Ej i czołem, kluski z Rosałem, witam was moi drodzy serdecznie, z tej strony Shiro, gramy dalej w Dying Light 2. No i tak, musimy dostać się do naszego kochanego dachu. Wypróbujmy ten sprzęt. No prawie mi się udało. Znaczy, no nie, no udało mi się, ale można powiedzieć, że nawet jest użyteczny. Nie powiem, że nie. Dobra, 13 nie było. Chyba nie. Byliśmy w trochę innym miejscu. Tak mi się przynajmniej wydaje. Więc tak, pozbyliśmy się ostatniego... ostatniej osoby, którą w sumie polubiłem. Tam śmij gębę. Wiedziałem, że tak się stanie. Kurwa, ile was tu jest? Kurwa, wiedziałem. Tego się nie dało uniknąć. Jeszcze wziąłem nie to, co trzeba. Ale się pięknie teksturki zbreakowały. To poniszczyło ich tutaj, tak? Jak gucie zostało, rozumiem. Amstwo w państwie. Dobra, ale weźmy sobie tak. Ta broń ma być tu. Apteczki użyjmy. I na wszelki wypadek weźmy sobie to wojskowe, mam ich sporo, więc nie powinno być to problemem żadnym. Ale takie rzeczy tutaj naprawdę... Jakie sadomaso nam tutaj robić? To jest niesprawiedliwe. Czemu w ogóle tyle tych boomerów jest? Za dużo ich tu jest. No kurde! Co ty jesteś, jebany kurwa? Wygnoju! No i tyle z naszego HP. Ile tu jest boomerów? Za dużo, gro, co ty odwalasz? Dajesz nam firale i boomery. Bez sensu. O, dzionek! Powiew powietrza świeżego. Rozumiem, że musimy użyć tego. Opa. No dobra. O Jezu, jak daleko jeszcze. Jak to jest jeszcze daleko? Myślałem, że to nie jest tak dla fanów po prostu zrobione. Coś tu może jest. Nie, nic, zero, nul. Dobra. No dobra. Tu nic nie ma chyba. Tutaj musimy wejść. Aczkolwiek... Korci mnie, żeby jeszcze tam sprawdzić, co było, ale chyba nic nie było. Mam nadzieję, że te inhibitory... nam tutaj nie znikną nigdzie. Nie, tam nie było inhibitorów, dobra. No, skakuj. 17 metrów. I nigdzie nie wbijemy? Chyba nie. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. No ja wiem, tylko pytanie gdzie? Możemy przejść tamtędy. I tu jest na górze coś. No dole pewnie też jest, czy nie? Nie, zablokowane. Tu też zablokowane. O, wygałgany. Tak mnie tutaj w ciule robić, no wiecie co? Czy ja mogę to tworzyć? Proszę? Nie? Nie mogę. To nie, bez łachy. O, gdzieś coś tu pika. Pika. Tutaj pika. Ale nie, to nie jest to. Kurde, to gdzie to było? Gdzie wy mi inhibitory schowaliście, gnoje? Gdzie są moje inhibitory? Gdzieś tu pika? Trochę wyżej pika?
Może nie? Słyszę pikanie. Na górze pika, pika. Czemu tu lampy są? Ej, to my tam do tego szybu jeszcze możemy wejść. To był szyb, widziałem. Następne ulepszenie. Trzy inhibitorki, wow. Ulepszenie czasu sokolnika, wspomagacz odporności. Dobra, ale to... To co by było tam na dole? Gro, odpowiedz mi, co jest tam na dole? No bo ja spać nie będę mógł, dopóki się nie dowiem. O tutaj, co jest tu? No właśnie, bo tutaj... Tutaj nas chyba nie było, prawda? Jezu, czy ty możesz jak człowiek? Nie możesz jak człowiek. Nie, no byliśmy tu. Takie, a, bo to było otwarte. Jak ja tego nie zauważyłem, nie mam pojęcia. Ja jestem czasem upośledzony. Nawet częściej niż czasem. Dobra, otwieramy to. Jestem na tarasie. Świetnie. Widzisz moją kantynę? Widzę. Wydaje się całkiem mała. Dobrze. To teraz otwórz paralotnie, schodź i kieruj się na rybie oko. Do zobaczenia. Co? Pora zakończyć to szaleństwo. Masz paralotnie. Uciekaj stamtąd, póki... Frank? Muszę się wspiąć. Miałeś mi pomóc. Zginęli tam ludzie dużo lepiej przeszkoleni niż ty. Nie poślę cię na pewną śmierć. Frank, idę dalej. Z tobą czy bez ciebie? Jesteś zbyt zalany, żeby to zrozumieć? Lawan mówiła mi o twojej siostrze. Założę się, że jest martwa. Ale ty żyjesz. Jeśli się wycofasz, będziesz żył dalej. Wal się, Frank! Koniec gadania. Idę! Właśnie. Wal się, Frank. Koniec gadania. Idę. Aiden! To ja! Nie zostawię cię samego. Gadasz do trupa, Lawan. Idę tam. Czekaj na mnie. Co? Nie, 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 Lawan. Lawan? No. No to robi się ciekawie. Co tu się stało? Tam nic nie ma? Chyba nie. Co, musimy się wspiąć na górę? Serio? Czyżby? Nie, no chyba nie. Może? No bo tu nie ma opcji, żebym doskoczył gdziekolwiek. Tu nie ma opcji, żebym doskoczył. To jest pewne. Gra przed... Przedstawia nam w tej chwili jakieś chyba wyzwanie parkurowe, tak mi się wydaje przynajmniej. Obawiam się, że jednak muszę tam wejść. Prawda? Kurde, chyba tak. Nie wiem, czy nie próbuję przekombinować. Mam wrażenie, że chyba próbuję. A jeżeli nie próbuję, to będzie epicka przygoda. O, 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 prawie, prawie, prawie. Opa. No, już, deczko, 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 deczko. Jesteśmy prawie już na miejscu. Gdybym to zrobił od drugiej strony, to już w ogóle byłoby bosko. Oj, oj. Dobra. I tak, w teorii. Możemy teraz przeskoczyć na drugą stronę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że mi się uda. No i się nawet udało. I chyba zrobiliśmy to troszeczkę w inny sposób niż... Gra od nas oczekiwała. Ale czy to źle? Nie powiedziałbym. Dobra. Kontynuujemy. Nie wiem, nagrodę czy co? Oczywiście klamra jest tam, on otwiera inaczej. Ech, ten Aiden. Kabelki to jest przyszłość. O, tam jeszcze były przewody. Jakbym śmiał ominąć kabelki. Dobra.
Jak my tu musimy teraz wejść? Po tej stronie. Wazi Maiden. Zrobimy to. We can do it. Przecież kurde, ja miałem... No tak, miałem tą linkę, zapomniałem o tym. Ale music. Co ja chciałem zrobić z tym? Nie rozumiem, dobra. Ale już zrozumiałem. Idziemy tędy. Mamy w ogóle jeszcze wytrzymałość do rozdania, to sobie rozdajemy to przy okazji. 10. poziom. Teraz to jesteśmy wysportowani jak cholera. Opa. Dobra. Już wejście jest. Czemu ty, Aiden, tak skaczesz dziwnie? Dobra, właź, 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 właź. Oj, tu się zaczynają ciemne strefy chyba. Kim byłbym ja, gdybym ja nie sprawdził, co tu jest? Znowu jakieś punkty niewykorzystane? Serio? O, punkty walki. Ej, no dobra, dobra, dobra. Inne kopnięcie z odbitki. Czy ja wiem? Mega strzał. To może być ciekawe. Dobra. Pójdźmy na te łuki trochę. Jest tu cokolwiek jeszcze więcej, czy nie? No chyba nie. Ja, czemu tam jest tak dziwnie? My tam byliśmy? Byłem pewny, że my pójdziemy tędy raczej. A, takie buty. No właź, właź, właź. Nie chciało mi się już naokoło zapierdzielać, więc stwierdziłem, że zrobię to w ten sposób. No i co? Teraz w drugą stronę, tak? Here we go! Pyk, jesteśmy. Ja się zaczynają moby. Zaczynają się moby. Nie wiem jak ta gra... A, nie mogę w nich strzelić. Dobra, zrobimy to w inny sposób. Pyk. 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 Dobra, tędy nie musimy, czy musimy? Jakieś zbędne itemki. Tam jest eliminacja. Nic ciekawego. Tam jest duży pan. Gdzie ja muszę iść, to jest pytanie. Jak się dowiem tego, to będzie na pewno przyjemniej. Jest tu coś? Noże do rzucania, sporo tego. Oj, dużo butli. Ale nie chcę tego zrobić. Postaram się to zrobić po cichu, a przynajmniej w ten sposób, żeby tylko przebiec. Po czym musimy coś z nim walczyć? Chyba nie. Możemy przejść jak ludzie. Radzisz sobie, Aiden? Skaczę, zwisam, wspinam się, robię co mogę. Działasz w słusznej sprawie. Komunikacja jest najważniejsza. Całuj się w nos. Dobra, włazimy dalej. Gdzie tu można przejść? Opa. Odpocznij trochę, Aiden. I cyk. Tak się robi parkour. Tak się robi, moi drodzy, parkour. Opa. Trzeba podskoczyć, żeby ładnie potem skoczyć, ewidentnie. Ty jebany gnoju. Nie daruję ci, jeśli coś jej się stanie. To wszystko twoja wina. Jak chcesz, to idź sobie na pewną śmierć. Ale jej w to nie mieszaj. Nie prosiłem jej, że spróbuję z nią pogadać. Zapomnij. Wyłączyła radio.
powiedziałem o jedno słowo za dużo i... Kurwa! Na szczęście ostrzegłem Mata. Nie wpuszczą jej do środka. Słuchaj, i tak jestem blisko szczytu. Zanim tu wejdzie, będzie już po wszystkim. Co? Gdzie jesteś? Wlazłeś na szczyt? O, ty sukinsynu! Nie wierzyłem, że może ci się to udać. A jednak dałeś radę. Jeszcze nie mów kop, bo jeszcze nie dałem, ale to jest tyle dróg, tyle ścieżek, że już sam nie wiem, gdzie mam iść. Dobra, drabinkę sobie możemy tutaj bez problemu ogarnąć. O! Prawie. O, dobra, pykło. Odpocznij, Aiden, odpocznij. Jak się spierdolę, to tylko przez własne widzimisię. No właśnie. Tak właśnie myślałem. Nie musiałem tego robić, a zrobiłem. I zrobiłem głupotę. Brawo! Brawo, brawo, bravissimo. Oczywiście nie mogłeś tego zrobić inaczej, prawda? O, jest duża cofka. No, lekka jest. Aj. Spartoliłem to. Idź, idź, idź. Co i teraz mi się uda? No nie mówcie. To po co ja tam skakałem? Ale mnie gra strollowała. Był skam totalny. Czemu są lampy poustawione? Jaki był cel tamtej twojej misji? Radio Nowa Nadzieja. Pomyśl tylko. Chciałem mówić o pokoju, jedności. Łączyć ludzi. Dawać im nadzieję. Dajem. Możesz mnie nazwać beznadziejnym romantykiem. Mów co chcesz. Dobra, ale jak dalej tam się dostać? Boję się, że jak tam spróbuję wskoczyć... Może nie. No i już jesteśmy blisko. Już jesteśmy blisko. Opa! O cholera. Przez mojego shifta prawie mi się nie udało. No ale kurde, trochę daleko do ziemi. O, nie mówcie, że teraz będzie z zakrętem. O, dobra. Udało się. I raz. I dwa. I trzy. Hop. Włazimy, włazimy, włazimy. O nie. Tego to ja nie lubię. Dobra. Gdzie? Where? Gdzie te inhibitory? No, no nie rób sobie jej, proszę. Dobra, czyli w ten sposób nie dostaniemy, po takich frakcjach możemy wchodzić faktycznie. Ale tylko wciskając F, czyli musimy jak najwyżej wejść i dopiero potem zjechać. To już się nie da. No ale jak to zrobić? Może tutaj się nie dało w ogóle. Dobra, pyk. Pyk. I włazimy. Jednak może się nie dało. Opa. Chyba się zbliżamy. Chyba się zbliżamy. Serio, jesteśmy prawie na szczycie.
Stąd byśmy tu raczej nie doskoczyli. Opa. Chyba tak nie miało wyglądać, ale nieważne. Ważne, że wchodzimy. Gdzieś te inhibitory zgubiliśmy. Aiden, słuchałem różnych docinków, ale naprawdę miałem plan. Solidny plan. Moglibyśmy aktywować ten nadajnik. Serio? Jak? Ta wieża była pod kontrolą wojska. Mam tu nadajnik, dzięki któremu mogę się włamać na ich częstotliwość i zacząć nadawać. Więc wystarczyłoby uruchomić antenę sektorową. No dobra, tu wszystko już mamy? Chyba wszystko. Dobra, wykrywacz GR. Co i to jest tu? Włazimy na górę. Ale to wcale nie było takie trudne. Frank, co ty pierdzielisz? Zwaliłeś po prostu ślama i tyle w temacie. No ale wysoko to jest w ogóle. Zobaczmy sobie, jak wygląda cała ta mapa. Tu są te mury. Dobra, rozumiem. Mury są aż tam daleko. Tam jest kościół. O kurka, łódka, naprawdę daleko. To niby są takie cztery sektory. Dobra, ale jak dalej wejść? To jest pytanie za milion punktów. Gdzieś tu? No, chodź. Pykło! Jestem przy nadajniku. Co teraz? Dobrze. Przestaw przełącznik i gotowe. Udało się. Świetnie. Posłuchaj, tak sobie pomyślałem. Radio Nowa Nadzieja nadal może powstać, ale to twój wybór. Kiedy włączę nadajnik, Matt powie mi, co wie o lekarce z GR. Muszę wiedzieć, gdzie jest moja siostra i co zrobił nam Waltz. Czasem nasze wybory wpływają na los wielu ludzi. Czasem to, co robimy, ma sens. Nie będę cię na siłę przekonywał. To ty uruchomiłeś nadajnik. Ty wybierasz. Serio? Frank czy Jack Matt? Masz Frank. Jakiej muzyki lubiłeś słuchać? Co? Ciekawi mnie, jaką muzykę puszczałbyś w swoim radiu. Nie mów mi, że miałeś zamiar cały czas tylko nawijać. Jeśli tak, to zmieniam zdanie. Ty, suki synu, nie wierzę. Dziękuję, Aiden. Bardzo, bardzo dziękuję. Nie masz pojęcia. Sam wybierz muzykę, co tylko chcesz. Aiden, coś nie działa. Nie wykrywamy sygnału nadajnika. Obywatele bardziej potrzebują tej anteny. Co? Aiden, co ty zrobiłeś? Niedługo się dowiesz, o ile Frank podoła zadaniu. Frank? Oddałeś antenę w łapy tego zdurniałego pijaka? Nie wierzę. Odzyskam ją. Przysięgam. Chcesz sam się wspiąć? Powodzenia. Aiden, myślałem, że dobrze się dogadujemy. Wybacz, Jack. Tak zdecydowałem. No i dobra. Pięknego dnia, Philedon. Frank wrócił. Mam dla was kolejne ekscytujące wieści. Koce, jedzenie i woda pitna gromadzone są w kantynie. Wszyscy w potrzebie mogą zgłosić się do Nikolasa. Nie wyłączajcie odbiorników. Wkrótce wrócę z kolejnym przesłaniem nadziei. Na razie delektujcie się muzyką. Udało się. Hej, miło cię widzieć. Nigdy więcej tego nie rób. Ej, a to za co? Masz u mnie dług. W drodze do ciebie prawie straciłam podeszwy butów. Sorry. Z
sorry? Myślałam, że będę cię ścierać z betonu, a ty mówisz sorry? Lawan, nie wierzę. Martwiłaś się o mnie. O, zamknij się. Powtarzam. Masz dług. Zniszczyłam buty. Czuję, jak beton rani mi gołe stopy. Potrzebuję nowej pary. Oj. Nie wyglądają na zniszczone. Nie wyglądają na zniszczone. Nie uważasz, że mamy teraz ważniejsze sprawy? Gdybym przejmowała się ich wyglądem, dawno bym je wyjebała. Wybrałam trudniejszą trasę, żeby szybciej do ciebie dotrzeć. Zwiało mnie na połamany transparent. Było tam pełno jakichś cholernych odłamków. To były moje ostatnie dobre buty. Tylko im mogłam ufać na tym podłym świecie. Bez nich ja... Słuchaj. Chodź. Idziemy. Chcesz kupić nowe tenisówki. Teraz. Czy to jest jakiś żart? Wygląda ci to na żart? Loa, chyba... Szlak. Lawan, to żaden wstyd przyznać się, że się martwiłaś. Powiesz, dokąd idziemy? Wątpię, żeby było tu dużo sklepów obuwniczych. Do miejsca, w którym mogą być moje rzeczy. Myślałem, że są w Rybim Oku, ale chyba nie tam idziemy. Zamknij się i chodź za mną. Mhm. Zabraliście nas stamtąd. A może chciałem sobie przelutować tam wszystko? Chamy jedne. Chamsko. Chamsko, gra, postępujesz. Bardzo chamsko. To w tym śmietniku coś jest? Chyba nie. Chyba nie. Dobra. Lecimy za Lawan. Wow. Jak tam? Frank cieszy się, że ma kontrolę nad wieżą? Nie miałam jeszcze okazji z nim pogadać. Oby było warto. Bo straciłeś szansę na znalezienie mi? Tak. Nie martw się. Coś wymyślimy. A teraz odzyskajmy moje buty. Kurwa, buty? Odzyskajmy? Ukradli ci je? Lawan. Skoro wiedziałaś, gdzie są twoje rzeczy, dlaczego wcześniej po nie nie poszłaś? No właśnie, tam też były inhibitory. A przez ciebie, kurde, sobie tego nie wziąłem, no. Dobra, komputerki. Inne śmieci. No dobra, ale ja chcę wyjść na górę. Da się? Naprawdę się nie da wyjść na górę? Miałem tylko jedną możliwość. Naprawdę. Gdzieś tu są. Nad nami pewnie. Chyba, że są tu blisko, ale wątpię. O kurde. Ja myślałem, że tutaj stoją, ale to nie jest to. Pa. Powiedzcie, że to jest gdzieś tu. Lawan, spadaj. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. No gdzieś tu były? Tu poniżej. 7 metrów stąd. Lawan, wybacz, ale idę po inhibitory. Kij ci w oko. No. Nie mogę tu zejść? No nie mówcie. No dobra, Lawan, wygrałaś. Widzisz to wejście? Mieszkanie 216. Poszukaj dużego czerwonego pudła ze złoceniami. W nim trzymałam buty. Nie idziesz ze mną? To przez ciebie mam zniszczone buty. Załatw mi nowe. Wejdź tam, zabierz buty i wróć. I nie ruszaj niczego innego. Jasne? Ej, coś mi tu śmierdzi, Lawan. Co jest grane? Po prostu idź po nie, dobra? Wlazłeś na ten jebany wieżowiec VNC, to wejdziesz i do mieszkania. Zależy, co tam jest. Dobra, pójdę. Dobra, tchórzu.
Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. No i co? Discorda, jaki harmonogram? Tak, harmonogram. Macie w opisie filmu, ewentualnie na wstawce, którą już pewnie przed chwilą mieliście. Tak więc trzymajcie się jeszcze raz. Grał dla was Shiro. Hej, hej.